Cześć! Znowu witam w plenerze, bo jest bardzo gorąco, a mam dzisiaj do przedstawienia Wam bardzo ciekawą paczkę, którą otrzymałam. W te wakacje paczki spadają na mnie jak manna przysłowiowa. Dzisiaj otrzymałam paczkę z Mikołajek. W Mikołajkach mieszka Michał. Michał przysłał mi paczkę łącznie z taką oto cudowną kartką. Otwieram kartkę i czytam. Szanowna Pani Aniu, w dniu imienin chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, niegasnącego uśmiechu oraz następnych 900 subskrypcji. Właśnie z okazji imienin na Pani ręce składam tę paczkę z drobnymi upominkami książkowymi i nie tylko. Mam nadzieję, że posłużą Pani te rzeczy na długo i jak mnie. Ściskam, pozdrawiam cieplutko, Michał. Michał narysował też serduszka i kwiatki, ponieważ Michał jest bardzo romantyczny. Michał pochodzi, jak już powiedziałam, z Mikołajek, ale obecnie studiuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i właściwie całe życie Michała zdominowała poezja. Michał jeździ od urodzenia na wózku, ale poezja jest całym jego życiem. Kiedyś już pokazywałam Wam zbiory poezji Michała, a takie przysłał właśnie oto tu. Teraz przekazuję je Andrzejowi, żeby znalazł jeden wiersz, który przeczytam na końcu tego filmu, a teraz będę pokazywała, jakie to skarby otrzymałam od Michała. Jonesbo, krew na śniegu. O, reportaż. Jacek Hugo Bader, biała gorączka. Biała gorączka, imperium z lotu. Biała gorączka, obłęd opilczy jest efektem długiego ciągu alkoholowego, nazywanego po rosyjsku zapoje. No tak, u nich to na pewno. O, jaka piękna okładka, piękna, przecudna okładka. Tytuł książki Christian Hanach, Słowik. Ja wiem, już niejednokrotnie ktoś o tym słowiku mówił. Miłość pokazuje nam, kim chcemy być. Wojna pokazuje nam, kim jesteśmy. Dwie siostry, tak, pamiętam. Już ktoś robił recenzję tego, ale przyjemnie gruba. Z przyjemnością przeczytam. Następna książka, znowu gruba. O, znowu Jonesbo, syn. Klasyka kryminału skandynawskiego. No proszę bardzo, Stephen King, Rok Wilkołaka. Czy ja Stephena Kinga, to ja chyba omawiałam jakiś długi marsz, a tutaj Rok Wilkołaka. No może się do niego przekonam. O, no tu klasyka, Czesław Miłosz, wiersze i ćwiczenia. Każdy polonista, a zapomniałam chyba powiedzieć, że Michał studiuje polonistykę, każdy polonista na pewno na półce ma. O, znowu Jonesbo, więcej krwi. Skandynawia do mnie dzisiaj do Międzyrzecza przywędrowała. O, teraz film, oniryka. Lech Majewski, co to ja? Od czasów Hasa, premiera włoska, dodatki specjalne, film, ogród i Młyn i Krzyż. Aha, ja oglądałam Młyn i Krzyż, bardzo mi się podobał, bardzo taki plastyczny film, ciekawa wizja rzeczywistości. O, Ewa Lipska. To jest cudowna płyta. Ewa Lipska czyta swoje wiersze, a więc poetka czyta swoje wiersze. Zawsze dobrze jest głos poety usłyszeć, nawet jeżeli on ma mrocze, tak jak Gałczyński, albo czka mu się przy czytaniu, tak jak Broniewskiemu, który zawsze był w ciągu. Mietek Szcześniak. No Mietek Szcześniak, lubię go słuchać. Ten głos taki ma jazzowy właśnie, nie tylko Dumka na dwa serca. Dziękuję Ci, Michale, za Mietka Szcześniaka. Stanisław Brejdygant. Przepięknie czyta ten autor. Ja mam w jego wykonaniu. Andrzej, co to my mamy? Mamy Herberta i mamy Mistrza i Małgorzatę. Bardzo lubię głos tego autora i aktora i bardzo lubię, czyta Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. Ja nie wiem, czy on nie czyta ścieżki dźwiękowej we Wrocławiu podczas oglądania panoramy racławickiej. Coś mi się tak kojarzy, że to chyba jest jego głos. Co tam mamy? Andrzej Stasiuk, Czekając na Turka. Co to jest? Andrzej Stasiuk, muszę... A,
To jest dramat. Ja nie wiedziałam, że Stasiuk pisał dramaty. Esa to by na pewno wiedziała, bo wie wszystko o jego twórczości. A to, co to jest? Turek, jak to Turek, znów stoi u bram i dybie na nasze polskie. Jest jednak pewien postęp, bo tym razem Turek jest kobietą. Sztuka została napisana w ramach projektu teatralnego Instytutu Goethego i została już wystawiona w Starym Teatrze. No proszę bardzo, jaka ciekawostka. Co tu? Hrabal. Hrabal. No Hrabal, mówiłam wam już o tej książce, Pociągi pod specjalnym nadzorem, kiedy mówiłam o podróżach różnymi środkami lokomocji. Cudowna książka, cudowny film. Zbyt głośna samotność, cudowna książka. Czytałam ją kiedyś, bardzo dawno, ale na swoich półkach nie mam. Michale, z Hrabalem trafiłeś w punkt. A tu co to jest? Stefania Grodzieńska, Kieszonkowe tragedie. Książka wygląda na bardzo antyczną. Tak, rok 1958. Stefania Grodzieńska, autorka takich satyr, humoresek, bardzo lubię. Jest taka pewna humoreska o kobiecie, która hoduje karpia w wannie, ponieważ nie może go zabić na Wigilię i tak się zaprzyjaźniają. Stefania Grodzieńska. Kobiety, szpiedzy, intrygi i sabotaż na tyłach wroga. Kogo tu mamy? Kobiety, szpiedzy, uwodzicielki i zdradzieckie femme fatale. To najczęstsze wyobrażenia kobiet szpiegów. Co tam ja mam? Kogo tam znamy? Jak ona się nazywała? Mata Hari? Oho, ho, ho. Mata Hari, widzę ją, widzę. Oho, oczywiście. Mata Hari tu. Kobiety, szpiedzy. Ulrich Wolken, Józef Mengele, doktor z Auschwitz, czyli doktor śmierć. Książka o nim. Po wojnie zapadł się pod ziemię. Dokładnie opisać sprawcy jego zbrodnie. Tutaj tak zmieniał swój wygląd. No, doktor śmierć. Książka może być bardzo, bardzo wstrząsająca. No tak, William Wharton, a tu? O, mogę odstawić. William Wharton. No to jest kultowy pisarz dla pokolenia i dla pewnych grup ludzi takich zbuntowanych, o, dla takiego Jarocina. Książka Ptasiek o mężczyźnie, który zamienia się w ptaka. Coś pięknego. W księżycową jasną noc. Nie znam. Ale musi być fantastyczny. No i tak, no właśnie, no właśnie. Spóźnieni kochankowie. Kiedy dziś dyskutuje się o tym, o różnicy wieku między kochankami, a znamy takie pary w polityce, w których ta różnica wieku jest znaczna, no to Spóźnieni kochankowie to jest wspaniała książka właśnie na ten temat. Piękna, piękna, naprawdę czytałam ją, piękna. A więc to są, jest to przesyłka od Michała. Michale, dziękuję ci, jesteś wielki. Andrzej, znalazłeś wiersz? Przeczytam wam teraz jeden z wierszy Michała, który brzmi tak. Nie czytają Prusta, ani wielkich dramatów. Obcy im Don Kichot i aktorki porno. Nie modlą się już o pomyślność krążenia. Nieproszone zawsze wpadają w drżenie, bo... Moje nogi nie są martwe, są koncertowo nieme. Był to wiersz ze zbioru Michała Stany rozdwojenia, czyli Wuskers kiedyś i dziś. Michał, jak już powiedziałam, pisze piękne wiersze, przysłał mi piękną paczkę, za co jestem bardzo wdzięczna. Oczywiście teraz muszę przemyśleć, jak się Michałowi zrewanżować za tę przesyłkę. Michale, dziękuję ci jeszcze raz, a was proszę o komentarze. Które książki czytaliście? Może chcecie, żebym któreś zrecenzowała? To zrobię to dla was bardzo chętnie. Dziękuję, do zobaczenia.